Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Witam was w ten słoneczny, cieplutki dzień marcowy. 23 marca wyprowadziłem konie z zimowego letargu. Tutaj akumulator w Suzuki już założyłem. Zaraz będzie odpalanie, wymiana oleju i w picie też wymienimy olej. Najpierw wiadomo, trzeba maszynki rozgrzać, dlatego pierwszym etapem całej operacji wymiany oleju będzie ich rozgrzanie. Najpierw odpalimy pitka i się przejedziemy kawałeczek. Wiadomo, najlepiej się rozgrzewa maszynę, jeśli ona pracuje. Dobra, teraz spróbujemy z kobańca odpalić. Oj, noga niewyrobiona. Wezmę sobie na lewą nogę, bo jestem lewonożny, lepiej mi się tak odpala. Sanie pomył, kurde. Zapomniałem o saniu. I zostało nam Suzuki. Nagrywam z kasku, także głos może być trochę dziwny. Zaraz zobaczymy, czy za pierwszym odpali. I pyk, 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 wróciłem, moi drodzy, z objazdu. Pierwsze wrażenia z jazdy tak po dłuższej przerwie to jest coś niesamowitego. Przypominam sobie, jakie właśnie jeżdżenie motocyklem jest zajebiste. I kurczę, dlaczego ja akurat poświęcam niezbyt dużo czasu na to. Będzie trzeba to poprawić. I takie to moje przemyślenia, moi drodzy. Wiedziałem, że tak będzie. Ten olej tu postawię. Dobra, jeszcze korek trzeba. Pewnie wyleję zaraz ten. Korek trzeba odkurzyć. Zobaczcie, jest sporo opiłków. Jeszcze. Jeszcze furę na dotarciu. Albo coś tam się rozwaliło. To jest opakowanie, moi drodzy, już mówiłem w poprzednim filmie o oleju. Od, wiecie czego, od tej pasty z Biedronki. Jak ktoś pizzę robi i używa takiej pasty, to później może sobie wykorzystać opakowanie do wymierzenia odpowiedniej ilości oleju, który ma się wlać do pita. To jest 700 coś mililitrów, nie pamiętam dokładnie. 70, 750 albo 700 już. Pyk. Magnesik na końcu. On taki w sumie jest mało w sumie potrzebny chyba. Kurde, i teraz to tak wlać, żeby trafić. Po robocie. Nawet nie będę sprawdzał poziomu oleju, bo wiem, że będzie dobry. I następny pancjer do golenia. Pyk. Suzuki nie jest już tak kolorowo, bo trzeba odkręcić jeszcze filtr. Zawsze miałem z tym problem. Au! Chociaż zawsze, no. Zawsze teraz, jak sam sobie to za pierwszym razem był największy problem, jak po poprzednim właścicielu, bo teraz sobie przykręciłem tak, żeby... Ło, cholera. Zobaczcie, jaki czysty olej. Mało jeżdżony. Gumowe rękawiczki są dobre właśnie, bo wtedy bym miał już zalaną łapę w oleju. No, udało się filterek zdjąć. Musiałem założyć rękawiczki takie ochraniające przed ciepłem w sumie bardziej, bo wszystko jest rozgrzane dość dokładnie. I połowa roboty z nami, wlewamy i ogień. No i dobra, temat mamy tam załatwiony. Teraz tylko wlać jakoś
ten olej, żeby kamera widziała, żeby jeszcze jakoś to szło. Moi drodzy, przed oczywiście miazdą sprawdziłem łańcuch, tego nie nagrywałem, nie mówiłem, bo taki przegląd ogólny przed sezonem, tarcze, wszystko, hamulce, takie rzeczy eksploatacyjne, o żarówkach zapomniałem, ale też by wypadało to sprawdzić. Niedługo mam przegląd, także tak, to się to wszystko posprawdza, ale warto właśnie pozaglądać w te takie eksploatacyjne tematy. Łańcuch bardzo ważny, żeby był odpowiednio naciągnięty, no i nasmarować go. Ja tam konserwowałem przed zimą elegancko wszystko. Jak myślę, jaki tytuł filmu nadać, to poradnik raczej nie jest. No vlog, moi drodzy, będę. Chciałem z wami złapać kontakt. Widzicie, bardzo rzadko nagrywam ostatnio na kanale. Jakieś pomysły mam, ale to poszło trochę na dalszy plan, tym bardziej, że ostatnio... Kurde, dopiero litr wleciał, ja pierdziele. Ostatnio zajmuję się innymi rzeczami. Motocykle będą nadal, mam w planach coś nagrania jeszcze. Tak, zlejka byłoby najlepiej. Ale nie będę uparty. 3200 tu wchodzi, napisane jest na pokrywie. Ładnie się zostało, leci ładnie. Wylałem trochę oleju, amatorka. Mi się polejek nie chce, nie chce mi się lejka szukać. Ale właściwie to nie musiałbym go szukać. Dobra, moi drodzy. No i tyle, taka forma filmu. Dajcie znać, jak tam u was, na pewno już śmigacie. Takiej pogody nikt nie odpuści, jeśli tylko nie musi zmarnować życia na pracę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Na 3 litry nawet jeszcze nie weszły. Także dajcie komentarz, dajcie ocenę filmu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Elóweczka.